Dzień dobry Państwu. Oto kolejny odcinek Rozmów Strajku. Ze mną jest pan redaktor Bojan Stanisławski. Dzień dobry. Witam ja, Maciej Wiśniowski również. Bojan, dzisiaj porozmawiamy, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jeśli wolisz, o propagandzie. Propagandzie związanej, z obu stron zresztą, związanej z konfliktem na Ukrainie. Wiadomo oczywiście, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. I co do tego nie mamy żadnych złudzeń, że jedna i druga strona, jakby to powiedzieć, wykorzystuje media do swoich celów. Wojna informacyjna jest moim zdaniem równie ważna, jeśli nie ważniejsza, w konflikcie zbrojnym. To nie myśmy na to wpadli, to przecież nie jest nowa myśl. Już od czasu, kiedy media doprowadziły w gruncie rzeczy do tego, że całe społeczeństwo amerykańskie było przeciwko wojnie w Wietnamie, wtedy dopiero zrozumiano, jak ważną rolę media odgrywają, prawda? Ale co się tyczy wojny na Ukrainie, to jako się rzekło, dwie strony robią swoje, w porządku, nie ma tutaj problemów. Natomiast chciałbym, żebyśmy się dłużej zatrzymali na mediach polskich. Bo to, co zresztą niedawno udało mi się napisać na strajku, to, co czynią polskie media, polscy, przepraszam za wyrażenie, dziennikarze, ich... No po prostu mówię pracownicy mediów. Pracownicy mediów. Tak. To woła o pomstę do nieba. To znaczy, ja nie przypuszczałem nigdy, że doczekam takich czasów, że czytam coś, co jest ewidentnym łgarstwem, albo ewidentną manipulacją, albo ewidentnym naigrawaniem się z mojej inteligencji. I nikt nawet nie udaje, nikt nawet nie próbuje dociec, skąd to się bierze, albo chociaż powiedzieć, panowie, może byśmy się zatrzymali, może jeszcze coś, jakoś tak. Mówiąc krótko, dzieje się coś bardzo niedobrego i boję się, że skutek tego zostanie w głowach. Znaczy ludzie będą, a może już byli, biernymi konsumentami tego, co im się da, kompletnie bezkrytycznie, kompletnie bezrefleksyjnie, kompletnie bez jakiejkolwiek próby oceny obiektywnej. Wiesz co, ja chyba muszę zacząć od takiego disclaimera, że temat w ogóle propagandy i dezinformacji, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście omawiany, jest dla mnie bardzo bolesny. Niektórzy twierdzą, że obserwujemy agonię dziennikarstwa. Ja myślę, że zaobserwowaliśmy już jego jakąś reinkarnację. Znaczy ono umarło i się wyrodziło jeszcze w jakiś inny byt, który... Tak, narodził się potwór jakiś. Narodziło się coś nieprawdopodobnego. No i ja, mówiąc szczerze, wobec tego zjawiska czuję się trochę bezradny. Tak jak ty właśnie powiedziałeś, że żyjesz w takiej obawie, że zaraz po prostu ze społeczeństwa, które składa się jednak z myślących grup i jednostek, no to przekształcimy się w jakąś maszynę do konsumpcji, cokolwiek nam zostanie podrzucone. Ratunkiem tutaj w tym konkretnym rozrachunku, który przedstawiłem osobistym moim, jest moja współpracowniczka z Rumunii, dr Maria Czernat, która jest teoretykiem mediów, no tym się zajmuje. I ona, można powiedzieć, sprowadziła mnie trochę na ziemię, bo już nie pierwszy raz tego rodzaju konkluzje ja przedstawiałem jej w różnych naszych tam audycjach, publikatorach i tak dalej. No i od niej zaczerpnąłem taką wiedzę, no, którą mogę się tutaj podzielić i która być może posłuży jako właśnie taki punkt odniesienia do tego, żebyśmy spróbowali o tym rozmawiać jednak, wiesz, w taki sposób, który no, pozwoli nam to trochę uporządkować. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dezinformację czy właśnie propagandę, to no, można ją podzielić, można tam wyodrębnić kilka takich nurtów i zastanowić się, no, który z nich tutaj właśnie w tej chwili jest stosowany i na ile my jesteśmy na niego nieodporni jako polska opinia publiczna. No i pierwszy ten nurt, no to jest taki nurt, który ja uważam za najbardziej niebezpieczny w tej chwili. Ja sobie go roboczo nazwałem takim patoromantyzmem. To znaczy budujemy pewną narrację, która ma taki romantyczny wymiar w tym sensie, że jest pełna jakichś takich emocji związanych z nadzieją, misją, dobrem, złem, takimi, wiesz, bardzo ciężkimi kwantyfikatorami, które powodują to, że ludzie, nawet jeżeli nie chcą, albo już tam abstrahuję od tego, gdy nie mają czasu się zająć tym tematem, ale muszą się opowiedzieć po którejś stronie, ze względu na to, że w innym wypadku mogą zostać zaliczeni, nawet jeśli to nie będzie miało żadnego materialnego wymiaru, ale po prostu mogą sami siebie potraktować jako zaliczeni do jakiejś grupy ludzi, którzy są właśnie źli, gorsi, którzy zasługują na ostracyzm albo coś takiego. No i to jest właśnie to, co spowodowało ten, według mojej oceny, największy krach w tej chwili
cywilizacyjny, czyli rozpad społeczeństwa na małą grupkę ludzi, którzy myślą w oparciu o fakty i ogromną rzeszę ludzi, którzy myślą w oparciu o narzuconą narrację. I to jest dla mnie zresztą, nawiasem mówiąc, od w tych ostatnich latach, a zwłaszcza od 24 lutego, dla mnie osobiście to jest największa taka najważniejsza linia demarkacyjna. To znaczy, jak gdy z kimś siadam do rozmowy na tematy związane o sprawie publicznej, ogólnie biorąc, to w ogóle już tak jak kiedyś, prawda, się zastanawiałem, czy to jest osoba prawicowa, konserwatywna, taka czy inna, czy jakie tam ma poglądy w jakiejś sprawie, tak teraz w ogóle to jest gdzieś tam zepchnięte, ponieważ dla mnie podstawowym pytaniem jest to, czy będziemy rozmawiali o rzeczywistości, czy będziemy rozmawiali o jej wyobrażeniach. No jak o wyobrażeniach, to gabinetu ezoterycznego zapraszam, tam można posiedzieć i się znajdą odpowiedni interlokutorzy. Ja się do takiej rozmowy nie nadaję, nie mam wykształcenia, nie mam doświadczenia, w ogóle nie chcę tego umieć, mnie to nie interesuje. No i to jest ten właśnie taki patoromantyzm. Druga rzecz, która jest równie niebezpieczna moim zdaniem, tylko ona ma wymiar troszeczkę mniej może jest obecna w publicystyce, ale jest bardzo ważna i kształtuje według mnie, no to są rzeczy zasłyszane między innymi od dr Czernata, ale nie tylko, no tam z różnych źródeł, gdzie poszukiwałem wiedzy na ten temat. No drugi taki nurt to jest nurt taki marketingowo oszukańczy, taki nurt takiej magii wyboru, takiej gnostyki wyboru, można powiedzieć. Oczywiście fałszywego i to najwięcej, na największą rolę odgrywa, jeżeli chodzi o handel, o sprzedaż. Natomiast ma to odniesienie do kwestii w ogóle kondycji społecznej dzisiaj, zwłaszcza opinii publicznej, dlatego że to jest to, na co ty zwróciłeś uwagę we wstępie, czyli jesteśmy coraz bardziej przygotowywani do konsumpcji bezmyślnej, bez jakiegoś tutaj specjalnego wysiłku. I mało tego, jesteśmy też zachęcani do tego, żeby się za długo nie zastanawiać, bo jak się za długo zastanawiasz, to potem możesz popełnić błąd albo będziesz miał jakieś wyrzuty sumienia. I dlaczego w tym kontekście ten marketingowo oszukańczy nurt jest ważny? Otóż dlatego, że on łudzi taką perspektywą właśnie potencjalnego wyboru, który jest wspaniały i im więcej będzie elementów, z których możesz wybierać, spośród których możesz wybierać, no to tym będzie lepiej. Co jest oczywistą nieprawdą, bo filozofia, no każdy, kto się z nią zetknął, chociażby no, na elementarnym poziomie wie, że jeżeli wchodzisz do sklepu, w którym masz do wyboru na przykład, nie wiem, 5 rodzajów szamponów, to rzeczywiście możesz wybrać. Możesz przeczytać skład, możesz się zapoznać z ich tam funkcjonalnością jakąś, jeżeli jest rozbieżna, dodatkową poza myciem włosów. Natomiast jeśli masz 300 szamponów, to jakikolwiek byś nie wybrał, zawsze zrobisz błąd. Po prostu tak to wynika z rzeczywistości. Z siłą okoliczności twierdzisz, że to jest umyślne. Twierdzę, że jest umylne, jeśli chodzi o propagandę. O politykę, tak, informacyjną. Tak, twierdzę, że to jest... Czyli zarzucają cię fałszywymi faktami, żeby się bezpośrednio przyjmował. Tak. Albo zarzucają ci po prostu, zarzucają ci różnymi rzeczami, które są jakościowo bardzo ze sobą zbieżne, ale jednak ilościowo gdzieś tam rozłączne, każą ci podejmować wybór, no i za każdym razem, kiedy ty ten wybór jakoś z wysiłkiem podejmiesz, no to potem się okazuje, że i tak w gruncie rzeczy nie osiągnąłeś swojego celu, czyli popełniłeś jakiś błąd, czyli lepiej jest nie myśleć. No to jest jakby tego rodzaju tendencja. No i sprawa trzecia, no to jest coś, co ja nazywam i to w kontekście polskich mediów będziemy o tym prawdopodobnie mówili najwięcej, czyli bazarową demagogią. To jest kolejny taki trend właśnie propagandowy, czy tam dezinformacyjny, czy jak sobie go chcemy nazywać. No to jest podawanie cały czas kłamstw. I oczywiście liczenie na to, nawiasem mówiąc, to jest coś, co się sprawdza niestety. Liczenie na to, że opinia publiczna obznajamiana codziennie, co godzinę, co dwie, co trzy, z jakimś zjawiskiem, które może być wymyślone albo po prostu podane w taki sposób, że jego interpretacja będzie w oczywisty sposób niewłaściwa, no to w końcu to przyjmie. W końcu przyjmie jako punkt odniesienia. Nawet jeżeli w to do końca nie uwierzy, to przyjmie w to jako punkt odniesienia. I najlepszym dowodem na skuteczność bazarowej demagogii, według mojej oceny, jest taka dziwaczna rozbieżność, która jest bardzo na rękę tym wszystkim dezinformacjonistom, wszystko jedno, po której oni są stronie, mianowicie taka, że wszystkie badania socjologiczne w ostatnim dziesięcioleciu, no żeby bezpiecznie powiedzieć, bo tam nie wiem, już nie pamiętam, jak było wcześniej, wszystkie badania socjologiczne wskazują, że opinia publiczna ma bardzo niskie i cały czas opadające zaufanie w stosunku do mediów. Cały czas. I z tego wynika, że ta klisza, że tam media kłamią i tak dalej, to jest powszechne myślenie w ogóle, tak. Ale jednocześnie
ci wszyscy ludzie, którzy tak odpowiadają, święcie podążają za tymi nurtami, które są wyznaczone przez media głównego nurtu. No więc mamy konglomerat zjawisk, który jest rzeczywiście bardzo trudny i jest bardzo trudny, ponieważ przy takiej konstrukcji rzeczywistości, no przebić się gdzieś z jakimś faktem i z próbą jakiejś racjonalnej argumentacji, która byłaby lepsza niż czyjaś, no jest bardzo trudno. A my no w tym nurcie jesteśmy, można powiedzieć, intelektualnie i profesjonalnie wychowani. Tak, no nawet nie o to chodzi, czy lepsza, tylko żeby była, powiedziałbym, zbliżona bardziej do rzeczywistości. No tak. Jak mówię, no, my się stykamy z rzeczami, którą przeciętnie inteligentny człowiek, ja już nawet nie używam tutaj słów racjonalnie myślący, czy krytycznie myślący, tylko choćby trochę wykształcony czyta i w zasadzie najdalej w trzecim, a wcześniej w drugim akapicie już wie, że to się po prostu nie trzyma kupy, nijak. Ale to nie szkodzi, idzie dalej. Ja zaś do tych twoich głębokich ocen i refleksji, które właśnie sformułowałeś, bardzo ciekawych, ja jeszcze tylko bym dodał, że grzechem tej polskiej, i nie tylko zresztą polskiej przecież, propagandy jest skrajna polityzacja przekazu, tak? Znaczy ja rozumiem, że polska propaganda opowiedziała się jawno po jednej stronie konfliktu. No dobra, szczęścia, zdrowia. Ja wprawdzie pamiętam czasy, a jeśli nie pamiętam, to można przeczytać, kiedy korespondenci wojenni albo korespondenci z gorących punktów globu nadawali teksty, w których sobie pozwalali na samodzielne myślenie. Mhm. I mało tego, były takie teksty, w niektórych gazetach nie wolno było ruszyć tekstu, który przysłał ktoś jakąś korespondencję wojenną. Trzeba było to, wiesz, wydrukować. Tak? Jeśli ktoś, to będzie bardzo trudne, ale jeżeli ktoś będzie miał kiedykolwiek czas na to, żeby przeczytać genialną książkę Wiesława Górnickiego, Bambusowa klepsydra, to jest sztandarowy przykład reportażu. Lepsze niż Kapuściński, o wiele lepszy. Człowieka, który nadaje z kraju, gdzie było skrajne ludobójstwo, mowa o Kambodży, a później wbrew sobie, i tego nie ukrywa, wbrew sobie próbuje zrozumieć oprawców. Takich rzeczy dzisiaj to po prostu nie ma o czym gadać. Nie, to rzeczywiście muszę ci powiedzieć, że odwołam się tutaj do jeszcze jednego przykładu, który no jest trochę jeśli chodzi o czasoprzestrzeń bliższy, znaczy o czas bliższy mi, a przestrzeń to bardzo daleko, bo chodzi o amerykańskiego dziennikarza, którego ja twórczość z uwagą wciąż śledzę. On się nazywa Chris Hedges i to jest ciekawa postać, ponieważ on był korespondentem wojennym od początku lat 90. I pracował w New York Times i był przez jakiś czas również szefem biura bliskowschodniego tej gazety, tej redakcji. Więc w ogóle, tak, poważna funkcja. I też laureat Nagrody Pulitzera, chyba nie jednej zresztą i tak dalej. I facet wszechstronnie wykształcony, mówi w kilku językach, co dla Amerykanina to jest, wiesz, jak wykształcenie do potęgi, wiesz, taka umiejętność. Więc on w ogóle sam fakt, że było jakieś biuro bliskowschodnie, wiesz, New York Times, które miało swoich dziennikarzy, które miało swojego szefa, którzy gromadzili własne materiały, którzy, wiesz, mieli ekipę tłumaczy, no jakby to jest rzecz, której struktura dzisiaj w mediach prostu, w ogóle nie ma. No, to znaczy dzisiaj nikt o tym nie myśli, dzisiaj się przepisuje tam z jakiejś agencji, z tej czy innej i dodaje się do tego jakimiś własnymi słowami jakiś tam komentarz, który po prostu pasuje tam się wydawcy w hotelu, albo coś. Zazwyczaj. No, albo w ten sposób. No i oczywiście tego wszystkiego już nie ma. Chris Hedges nie pracuje już w New York Times. Został stamtąd wyrzucony, dlatego że w 2003 roku opowiedział się przeciwko wojnie w Iraku. No a New York Times jest gazetą, która od samego zarania popiera wszystkie imperialistyczne awantury Stanów Zjednoczonych, w związku z czym, no ale ta była rzeczywiście szyta tak grubymi nićmi, mam na myśli tę broń masowego rażenia Saddama Husajna, jak i przymierzając seksafera w samoobronie. No. Więc wszyscy wiedzieli, że to jest dęte, jeżeli mieli minimum jakiegoś dostępu do informacji publicznej, tylko nie tej, która jest masowo podawana, tylko tej, która jest gdzieś tam zakamuflowana pomiędzy 7 a 8 akapitem na 9 albo 10 stronie tego czy innego ówczesnego dziennika. No i on od czasu, kiedy rozstał się z New York Times, no to oczywiście zaczął analizować te mechanizmy, których on się stał ofiarą, no i których on oczywiście gdzieś tam był świadom, no ale wiesz, to inaczej jest analizować coś, co gdzieś jest potencjalnym niebezpieczeństwem, a inaczej jest analizować no kop, który się samemu dostało. I on właśnie tłumaczy to przede wszystkim, i my,
myślę, że to ma ten wymiar taki amerykański. W tym kontekście amerykańskim to jest argument, który rzeczywiście wybrzmiewa bardzo mocno i jest bardzo uzasadniony i dobrze opisany u niego, czyli korporacyjna dyktatura. To znaczy on stawia w większości swoich książek, które podejmują ten temat, tezę, że w Stanach Zjednoczonych od dawna nie ma już żadnej demokracji, to jest dyktatura korporacji. On opisuje nawet dokładnie, kiedy ta władza prawie absolutna została przez korporację przejęta, jak reszta to jest jakiś tam teatrum i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście może brzmieć trochę jak banały, ale tu jest literatura cała, którą on stworzył na ten temat. Wydaje mi się, że w polskim kontekście jest trochę inaczej. Myślę, że tutaj oczywiście korporacje są, jest jakiś dyktat ekonomiczny, co do tego nie może być wątpliwości, ale jeżeli chodzi o kwestię propagandy, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak niski jest jej poziom, bo to jednak chciałoby się widzieć chociaż minimum subtelności tak. W tym, to ja tutaj oskarżam głównie taki etos, fałszywy etos, może ty ocenisz to lepiej, polskiego inteligenta. To znaczy ja mam wrażenie, że to, co my w tej chwili widzimy, ten bazarowy taki właśnie poziom, to jest kolejna klęska polskiego inteligenta i to jest klęska wszystkich polskich inteligentów i tych takich bardziej, powiedzmy, konserwatywno-prawicowych, których tam można zobaczyć w organizacjach od Ordo Iuris po jakichś Rydzyków i tak dalej, ale również właśnie Adama Michnika i całego tego, co prawica nazywa salonem, nawiasem mówiąc chyba dosyć słusznie, trzeciej RP, że że są takie momenty, w których ten polski inteligent po prostu bankrutuje, to znaczy on nie może sobie, on czuje, że on nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek samodzielność, że nie może sobie pozwolić tutaj na to, żeby niuansować nawet to stanowisko, które on będzie jakoś papugował tam, dlatego, że ktoś mógłby stwierdzić potencjalnie, że on niedostatecznie prawidłowo i niedostatecznie dokładnie papuguje. A tego rodzaju uwaga ze strony właśnie ludzi, których on, ludzi czy centrów politycznych, które ten polski inteligent obdarza bezbrzeżną adoracją, no to byłby dla niego, wiesz, no weltschmerz nie do zniesienia. Więc no to oprócz tego byłaby to śmierć cywilna. No ewentualnie mogłoby się tak również salon, zdarzyć. Salon by go wyrzucił. Salon jeszcze by go wyrzucił, to jest, tak. Przepraszam, to jest rzecz bardzo ważna, o której mówisz. Pisał o tym też profesor Walicki. O tym polskim wydaniu Zdrady Klerków. A jeżeli chodzi o tematykę, która tutaj jest centralna w tej chwili, jeżeli chodzi w ogóle o temat propagandy, no to przecież to, co się wydarzyło po 24 lutego, niezależnie od tego, kto jakie ma poglądy, bo ja teraz nie chcę tego oceniać, czy ktoś tam, nie wiem, komuś się widzi bardziej ta czy tamta strona, w ogóle w to w tej chwili nie wchodzę. No ale doszło jednak do jakiegoś strasznego przepoczwarzenia. To znaczy ludzie inteligentni, z którymi przecież i ja, i ty rozmawialiśmy, czasem z trudnością, niektórzy, z którymi pozostawialiśmy w krytycznym dialogu przez długie lata, niektórzy tacy, z którymi się zgadzaliśmy prawie co do wszystkiego, niektórzy tacy, z którymi, wiesz, chodziliśmy na wódkę, jak to się mówi przysłowiowo, jak to się mówi potocznie, no to obserwujemy ich różne reakcje i dochodzimy do wniosku, że albo zwariowali, albo rzeczywiście te mechanizmy, o których my tutaj rozmawiamy, są po prostu tak silne, że są w stanie przeniknąć przez niemal każdą membranę. Ten wybór, o którym mówisz, jest przerażający, bo albo te mechanizmy są właśnie, jak powiedziałeś, tak silne, albo... Albo ci ludzie są tak słabi. Albo ci ludzie są tak słabi. Każdy z tych wyborów jest dramatyczny. No tak. Jeżeli jest tak, jak... Jeżeli ta propaganda, wracając właśnie do naszej... Propaganda konfliktu ukraińsko-rosyjskiego jest tak silna, to znaczy, że mówiąc szczerze, odbiorca jest... absolutnie bezbronny, bo słabiutki. Ale myślę sobie, że jego ta słabość przecież nie wzięła się od 1 lutego albo 23 lutego. Tylko ona się brała od roku 90. Rozumiem? Przypomnij sobie ogromną rolę Gazety Wyborczej w forsowaniu nowego neoliberalnego porządku, prawda? Jak ludzie? Ja się na to nabrałem, rozumiesz? Tak, wszyscy się zachłysnęli wtedy, wszyscy się zachłysnęli. To przecież ode mnie wszystko zależy. Tak, tak. Jak tylko będę mógł, to przecież będę, może nie milionerem, ale będę zasobnym człowiekiem. I karmiła mnie tym Gazeta Wyborcza, a ja się dawałem, dawałem karmić, rozumiesz? Tak. Jak powiedział pan prezydent ówczesny Wałęsa, rób ta siatkę, rozumiesz? No to rób ta siatkę. A nie, bogaccie się było bardziej. Bogaccie się to już w ogóle. I wiesz, ja tu nie szukam usprawiedliwienia dla siebie, ja to mówię, jakby to powiedzieć, z bólem, tak? Ale efekt mamy taki właśnie, jaki jest. Jeżeli ktoś, Interia bodajże, nie, tak, Interia pisze, rozumiesz, że już nawet nie pamiętam, kiedy to było, pisze o tym, że dron
Bayraktar zaatakował kolumnę czołgów i one się zajmowały jeden od drugiego, rozumiesz? Mhm. To ja ci mówię, w drugim akapicie już wiadomo, że to jest idiotyzm, tak? Mhm. Jak to czołg się może zająć jeden od drugiego, rozumiesz? Ale to nie, ciągnął. I tak jak ja napisałem, nie jest dramatem to, że jakiś niedouczony dziennikarzyna, słabo opłacany, słabo wykształcony, kompletnie, wiesz, bezrozumny, bo nie myślący krytycznie, pisze idiotyzmy. Mm. To się zdarza. Tak się zdarza. To jest korporacja, tną koszty, mało płacą, biorą byle kogo. No, w porządku. No tak, tak, tak. Ale tak. Ktoś to czyta, dopuszcza do druku i wypuszcza w świat. A to w założeniu powinien być człowiek, który no, przynajmniej ma maturę. Mm-hmm. Kto wie, czy nie więcej. No tak, nie wiem, jakie są oczekiwania w Interii. Mm-hmm. Fakt jest faktem, że takie kompletne debilizmy odnajdują światło dzienne, rozumiesz, i później idzie. Jak ja widzę na przykład, jak donosi ukraiński wywiad, mm-hmm. albo ukraińska armia przechwyciła rozmowę rosyjskiego żołnierza, i jak podaje ukraińskie Ministerstwo Obrony, nie mam pojęcia, czy oni kłamią, czy nie. Najprawdopodobniej akurat manipulują. Tylko chodzi o to, że ktoś to... Znaczy ja już wtedy mogę tego nie czytać, bo ja wiem, że oni to wypuszczają w tym celu, w jakim wypuszczają również Rosjanie, żeby właśnie zmanipulować. Tylko te manipulacje są na tak niskim poziomie, a ci nasi dzielni propagandyści dają to tak samo bezkrytycznie, że to naprawdę jest wstyd. No wiesz, wstyd. No widzisz, wstyd dla ciebie, bo ty się poczuwasz tutaj do jakiegoś etosu, do jakiejś odpowiedzialności zawodowej i tak dalej. Natomiast dla tych ludzi, którzy właśnie tak jak ja zasugerowałem na początku, należy ich nazwać po prostu pracownikami mediów, to nie jest żaden wstyd. Oni po prostu odwalają swoją robotę. Natomiast muszę ci powiedzieć, że mój wewnętrzny konflikt polega na tym, że jednak ja jestem też, poza oczywiście tym, że jestem socjalistą, komunistą, czy jak tam kto chce sobie to nazywać, to jestem też człowiekiem oświecenia. Czyli zakładam, że człowiek jest za siebie jednak i za własne decyzje odpowiedzialny. Oczywiście to nie można sprowadzić całego świata i całej rzeczywistości do sumy indywidualnych decyzji, ale jeżeli czytasz artykuł, w którym w pierwszym akapicie ktoś pisze, że został wystrzelony pocisk rakietowy z dronu, który i ten pocisk zniszczył czołg, po czym wszystkie czołgi w tej kolumnie zostały unicestwione, ponieważ jeden się tam zajmował od drugiego, jak to powiedziałeś. Czytasz to i przyjmujesz to na wiarę i nawet tego nie weryfikujesz. Nawet wiesz, no nie zadasz sobie trudu, żeby kurczę gdzieś zacząć. Zaraz, ale to w ogóle, to się tak da, że co, jeden czołg stoi koło drugiego i ktoś tam wiesz, i to wiesz, to sorry, ale no jakby no robisz to na własne życzenie. Znaczy oczywiście nie mam, jeszcze raz, żeby nie został źle zrozumiany, nie mam pretensji o to, że tak w ogóle jest. Nie mam pretensji do społeczeństwa, do świata żalu dziecięcego, jak śpiewał Kaszmarski, nie o to mi chodzi. Ale moim zdaniem nie możemy dorosłych ludzi zwolnić z odpowiedzialności za konsumowane czy wypowiadane słowa. No, znaczy, no nie może tak być, że no tak samo jak były te opowieści dziwnej treści, które chodzą w tych mediach antyspołecznościowych. Ja to obserwuję, no naprawdę staram się utrzymywać pełną higienę i robię to rzadko. No ale gdy już to obserwuję, to patrzę, jak to dokładnie wygląda i jaki tam wątek jest w tej chwili, jakiej dynamiki nabiera. No i przecież były kuriozalne rzeczy. No kuriozalne, takie, co do których już wiadomo dzisiaj, że to były kłamstwa. A weźmy nawet symboliczny przykład. Pamiętasz Wyspę Węży z lutego, jeszcze tam z przełomu lutego i marca. Wszyscy wiedzieli tydzień później, że to się nigdy nie wydarzyło, że to nieprawda. Jadą do dzisiaj. I do dzisiaj na Amazonie możesz kupić memorabilia, wiesz, typu tam, wiesz, idi tam i tam, ruski wojenny karabl i wszystkie te rzeczy, prawda? I to cały czas jest, pomimo tego, że to zostało kompletnie, totalnie zdementowane. Artykuły na Guardianie i innych zachodnich mediach, które to propsują, zanim tam to dementi już poszło i zostało oficjalnie uznane jako konsensus, cały czas wiszą, bez żadnego disclaimera, nic. Więc... Wiesz, żebyśmy zachowali higienę i równowagę, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem audycji, ja ci mówiłem, że właśnie teraz w rosyjskich mediach chodzi, że Ukraińcy dostali z zachodu krew dla rannych i cała ta krew jest zarażona wirusem HIV, rozumiesz? No to już naprawdę... No tak, tak, tak. To są gry i zabawy, tylko widzisz, jeżeli dwie strony łżą
między sobą, tak? Toczą wojnę informacyjną, to ja powinienem jako dziennikarz strony no, w zasadzie trzeciej, ja rozumiem sympatie polityczne, sojusze, wybory elit politycznych, ale powiadam, dziennikarską powinnością jest mimo wszystko opis rzeczywistości, przyznasz sam. No, i niech czytelnik, co do którego jednak powinniśmy wierzyć, że jest człowiekiem inteligentnym. Ja bym chciał wierzyć, że moi czytelnicy, nasi odbiorcy są ludźmi inteligentnymi i rzeczywiście wierzę w to. Jeżeli my im dajemy ten opis rzeczywistości z tą wiarą, że sami dokonają właściwego wyboru. On nie musi być zgodny z moim, tak? Ale no przynajmniej, że człowiek ma jedną A, ma B i sobie to jakoś miesza i robi z tego C. Dla niego samego. Słuchaj, no... To jest, wiesz co, to jest taki, to jest trudna materia do tego, żeby tu zająć jednoznaczne stanowisko, bo jeżeli chodzi o kwestię propagandy w ogóle, jako takiej, no to ja mogę powiedzieć, że propaganda jest zjawiskiem, od kiedy w ogóle powstało coś, co można określać jako społeczeństwo informacyjne, no to jest po prostu częścią rzeczywistości. Dlatego, że, i znowu filozoficzną taką wycieczkę uczynię, każda informacja jest jakąś formą manipulacji. Każda. Dlatego, że jeżeli chodzi o... Nawet jeżeli podasz jakiś równoważnik zdania, to zawsze znajdzie się osoba, która będzie miała taki albo inny punkt widzenia i która powie, że można było do tego dopisać takie słowo, można to było wypowiedzieć takim tonem, można to było podać na pierwszej albo na ósmej stronie i każda z tych osób podająca ten argument będzie miała rację. Oczywiście. Więc... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo to jest o tyle zabawne, o ileż pouczające. Na Wydziale Dziennikarstwa podawano nam taki przykład, że opisuję mojego rozmówcę i w jednym zdaniu pisze energicznie gestykulował, a w drugim pisze szybko machał rękoma. To samo opisuje i to jest właśnie żywcem manipulacji. Otóż to, właśnie tak, więc każda informacja jest jakąś formą manipulacji. Wydaje mi się, że próbowano to przykryć przez pewien okres tym wynalazkiem tak zwanych obiektywnych mediów. To jest oczywiście dla głupków, przepraszam. Oczywiście chcę powiedzieć, że każdy dziennikarz powinien dążyć do tego, żeby maksymalnie obiektywnie, pomimo swoich własnych jakichś tam inklinacji, opisywać zjawiska, które podejmuje w swojej jakiejś tam, nie wiem, twórczości, powiedzmy, tej dziennikarskiej. Natomiast wydaje mi się, że na to jest taka rada, którą stosuje wielu dziennikarzy, których ja szanuję, no między innymi ten Chris Hedges, którego przywołałem, ale nie tylko, na przykład Aaron Matej, który i w ogóle dziennikarze, którzy są zgromadzeni wokół takiego kolektywu The Gray Zone Project w Stanach Zjednoczonych. To jest chyba w tej chwili grupa najbardziej kompetentnych dziennikarzy na świecie. No to oni często bardzo w różnych rozmowach, gdy zapraszają gości do swoich jakichś tam podcastów, no to mówią, że tak i tak, no nasza jakaś tam powiedzmy polityczna lojalność leży, czy jest uplasowana w tym i w tym miejscu. Natomiast no, my staramy się no, relacjonować i rozmawiać z naszymi gośćmi w taki sposób, no, żeby nasze jakieś tutaj, nasze sprawy, nasze poglądy, no, nie były przeszkodą, tylko żeby ewentualnie wzmacniały jakoś ten. I wydaje mi się, że uczciwie można to zrobić. Można. Ja uważam, że informacje trzeba zbierać obiektywnie, a przekazywać je możesz subiektywnie, bo nie jesteś w stanie, że tak powiem, się... Tak, ale nawet jeżeli masz po prostu, jeżeli czujesz, że masz jakieś takie silne obciążenie w ramach jakiegoś konfliktu, na przykład jak ten ukraińsko-rosyjski, czy jakiegokolwiek innego, to zawsze możesz uczciwie powiedzieć, że słuchajcie, ja mam w tej sprawie takie i takie stanowisko, natomiast natknąłem się na taką i taką rzecz, którą uważam za bardzo ciekawą i należy to w jakiś sposób spróbować przedyskutować. I to jest bardzo racjonalne, bardzo zdrowe i bardzo zdrowe też społecznie stanowisko, tylko dzisiaj jest to zabronione. To znaczy w ogóle debata od wielu lat już jako taka, jako zjawisko moim zdaniem przeżywa poważny kryzys, dlatego że obie strony konfliktu, to znaczy powiedzmy ta najogólniej biorąc lewicowa i prawicowa, chcą debaty zakazać, bo tym wszystkim takim hardlinerom no jest najłatwiej, kiedy nie muszą z nikim debatować, no dlatego, że wtedy po prostu możesz się opowiedzieć totalitarnie po jednej stronie i koniec. No i totalniactwo w tym wypadku wydaje mi się rzeczywiście wysoce szkodliwe. Natomiast jeszcze chcę słowo tutaj powiedzieć a propos rosyjskiej i a propos ukraińskiej propagandy, no dlatego, że ja to obserwuję tak samo jak ty, no i wielu dziennikarzy na świecie. I zgadzam się oczywiście z tym twierdzeniem, które wygłosiłeś, że każdy rząd, czy tam każda propaganda, czy każde korporacje te medialne, czy te syndykaty medialne, które wokół różnych rządów są, powstają, kłamią. No co do tego oczywiście nie ma wątpliwości, można rzec, że to jest jakiś tam banał. I rząd rosyjski, tak samo jak te media rosyjskie, kłamią również, to co do tego nie może być żadnych wątpliwości. Natomiast gdy ja próbuję dociec
co jest, co ewentualnie może być prawdą, jeżeli chodzi o jakiś temat grzany przez media. I jeśli to mnie jakoś szczególnie interesuje, no to muszę ci powiedzieć, że ja zawsze z o wiele większą ostrożnością czytam, śledzę to, co jest napisane w rosyjskich mediach. Nie dlatego, że uważam, że tam jest prawda i czysta sama prawda, tylko dlatego, że tam są przynajmniej jakieś informacje, z których można próbować złożyć jakiś ten. Natomiast gdy wejdziesz sobie na jakiś Kiev Independent czy coś takiego, no to przepraszam, no to jest, no tak jak ty powiedziałeś, no jest to próba obrażenia twojej, znaczy inteligencji czytelnika. No i wiesz, ja ponieważ nie chcę być obrażany, no to się sam na coś takiego nie eksponuję. I zwłaszcza jeżeli prześledzić w ogóle te wysiłki propagandowe strony ukraińskiej, część z nich jest bardzo dobrze udokumentowana, nawiasem mówiąc, i mam tutaj na myśli chociażby ten kolektyw NAFO, jak to się teraz mówi, co do którego istnieje bardzo uzasadnione przypuszczenie, że spiritus movens tego interesu jest jakiś polski gamer antysemita zamieszany w różne kryminalne działania. Jest kwestia tych ludzi, którzy ujawnili na Twitterze próbę przekupstwa ze strony różnych kont ukraińskich, czy właścicieli tych ukraińskich kont, żeby upowszechniali jakieś tam, no jakieś tam narracje, one są mądrzejsze lub głupsze, ale to jest i są co do tego dowody. No oczywiście żadnego śledztwa, które by się zakończyło sądowym jakimś tam diktum nie było, albo nie ma, albo póki co nie ma, no ale wiadomo, że takie rzeczy są. No i najważniejsze dla mnie z tego punktu widzenia jest Leoszynka Arestowicz, który dla mnie jest po prostu współczesnym Goebbelsem. Dlatego, że człowiek, który tak cynicznie, codziennie łże bez opamiętania i bez nawet mrugnięcia okiem, ale stary, i mówi to, że ja będę kłamał, że będę was oszukiwał i że będę cały czas podawał tylko te informacje, które skutecznie zbudują obraz, który nasza armia, nasze służby, nasz rząd, nasi ludzie mogą wykorzystać, to jest... Znaczy, to wiesz, to nie jest cynizm, to nie jest nihilizm, to jest po prostu łajdactwo. To jest łajdactwo, oczywiście. Ale ja ci powiem, łajdactwo to ma jeszcze, co gorsza, strukturalne wsparcie. Tak. Ponieważ cały Zachód kolektywny, który ma mordy pełne praw człowieka, wolności słowa, poglądów, nagle zakazuje mi, odbiera mi możliwość zapoznania się ze zdaniem strony przeciwnej niż jego, tak? Mm-hmm. Ja nie mogę wejść normalnie na RT, nie mogę obejrzeć w telewizji pierwszego programu rosyjskiego. Jest prawem kaduka, nikt się mnie nie pytał. Tak. Wzięli mi, rozumiesz, wszystko, wyłączyli na zbity łeb, zakazali, dokładnie rzecz biorąc. Ocenzurowali. O czym my gadamy? O jakiej wolności słowa? I to jest, rozumiesz, i to robią ci sami ludzie, którzy mordę darli, że zagłuszanie wolnej Europy jest skandalem. Że jak tylko wezmą władzę w 81 roku, a wzięli ją w 90, natychmiast będzie wolność. Będzie, każdy sobie będzie mógł robić, co mu się podoba, jeśli chodzi o dobór informacji i co? No, jak to mówią, 30 lat później, i 30 lat później mamy to, co mamy. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię cenzury, to też jest w ogóle temat bardzo długi. Żebyśmy o cenzurze w ogóle jako takiej porozmawiali również tak obszerniej, ponieważ to jest temat, który dotyczy nie tylko tego obszaru propagandy i zwłaszcza nie tylko tego obszaru propagandy związanej z wojną, tylko w ogóle tego, jak dzisiaj się funkcjonuje tak w tej sieci post 2.0. No już tam niektórzy mówią 3.0 i tak dalej, no ale to wszystko jest oparte o jakieś zupełnie o zupełnie inną technologię i zupełnie inną, można powiedzieć, taką ścieżkę funkcjonalności człowieka w przestrzeni jakiejś informacyjnej. Cenzura oczywiście jest i cenzura się zaciska, ale moim zdaniem to jest też pewien sygnał, który można potraktować optymistycznie. Przynajmniej ja staram się tak na to spoglądać. No nie jestem wyznawcą tej religii, wiesz, takiego pozytywnego myślenia o wszystkim. Niemniej wydaje mi się to naprawdę istotne, bo jeśli oni zakazują takich właśnie tych rosyjskich, powiedzmy, państwowych tam kanałów, Russia Today, Sputnik, co tam jeszcze, jakieś tam TASS, RIA Novosti i tam wszystkie te rzeczy. Nie, no ja jestem, wiesz, dosyć dobrze zaznajomiony z systematyką podawania informacji na tych kanałach. I z pewnymi wyjątkami, moim zdaniem wyjątkowym wyjątkiem, że tak się wyrażę, było RT America, które było wspaniałą telewizją, rozmontowaną, totalnie zniszczoną w ciągu 48 godzin. Wspaniałą o tyle, że ona rzeczywiście po prostu spełniała te moje oczekiwania. Byli lewicowi publicyści, byli prawicowi publicyści, byli tacy, inni, wszystko ten, ale było bardzo dużo ciekawych informacji i komentarzy tam podawanych. Natomiast większość
większość. Większość tych informacji, które rosyjskie media podają, to są informacje, które są naprawdę często topornie, bardzo propagandowo takie, wiesz, ubrane w taki uniform, który jest naprawdę słaby, między innymi ze względu na to, że Rosja jako administracja polityczna, no po prostu nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie i przegrywa dlatego między innymi tę wojnę informacyjną, wiesz, no, koncertowo. I jeżeli oni zakazują tego, to znaczy, że się czegoś boją. To znaczy, jeżeli ci boją ludzie, tak topornego przekazu, jeżeli boją się takich rzeczy, prawda, takich rzeczy, które można spokojnie punktować, gdzie jest napisane tak, jak to ty powiedziałeś o tej krwi z HIV-em, i to ja nawet o tym nie słyszałem, muszę powiedzieć, ale to totalnie to widzę po prostu, wiesz, w tym właśnie świecie, powiedzmy, rosyjskiej systematyki propagandowej. No i wiesz, jeżeli się tego boją, to znaczy, że ta nasza rozmowa o kondycji ludzkiej, o percepcji, wiesz, rzeczywistości, o przyjmowaniu informacji, o umiejętności, to znaczy, że to jeszcze może nie jest tak źle. No, skoro trzeba zakazywać, skoro trzeba toporem odcinać, no, ciekawe, to być może jednak, wiesz, jeszcze jakaś tutaj nadzieja dla gatunku ludzkiego jest. I ja mówię o tym, wiesz, to trochę brzmi tak tutaj, że niby to jest na wysokim C, ale ja muszę ci powiedzieć, że jestem naprawdę pełen obaw, dlatego że jeżeli spojrzeć na doktrynę w ogóle lewicowej myśli politycznej, to w jaki sposób ona się rozwija i w jaki sposób buduje całe to instrumentarium walki z systemem obalania kapitalizmu, analizowania krytycznego i tak dalej, mobilizowania ludzi, wiesz, tworzenia instytucji, wiesz, i ruchu pracowniczego, i wiesz, i intelektualnych kręgów i tak dalej, i inteligencji pracującej i takie tam różne historie. To już tego jest cała literatura, ale w tym wszystkim, jak to czytasz, to z przerażeniem obserwujesz, że na przestrzeni w ogóle tego całego historycznego rozwoju jeden element jest całkowicie nieobecny. Czyli właśnie to, o czym rozmawiamy, znaczy siła zorganizowanej, dobrze wyostrzonej, naoliwionej maszyny propagandowej. Że wiesz, że po prostu tego nikt nie przewidział. Żadna Róża Luksemburg, żaden Marks, żaden Lenin, rozumiesz? Ale wiesz, problem jest taki, że oczywiście to jest nieobecny, ale to nie jest fakt obiektywny. On się nie wziął z powietrza, no tylko tam. On się wziął z tego, że ci wszyscy lewicowi, nie chcę już powiedzieć myśliciele, ale działacze, oni odczuwają bezpotrzebę istnienia tego właśnie lewicowego... Znaczy dzisiaj. Tak, dzisiaj tak. Dzisiaj tak. Rzeczywiście tak nie, jest. Nie, kiedyś to w ogóle nie ma o czym gadać. Tak. Od tego się zaczynało. No iskra, prawda, prawda. Od tego i tak się zaczynało, tak, że najpierw robimy gazetę i wokół tego organizujemy partię, prawda? A teraz jeden z drugim facet w żółtym czy innym sweterku, również on mówi, że jemu wystarczy pójść do TVN. No tak. Znaczy wiesz, to chcę ci tylko powiedzieć tutaj taki akapit, wiesz, krótki wygłoszę na ten temat, że ja to obserwuję od bardzo długiego czasu i żeby nie było wątpliwości, ja to wielu różnym politykom, wyższego lub niższego szczebla jeszcze za czasów istnienia SLD mówiłem. I mówiłem to nie tylko ja, mówiłem to w towarzystwie wielu innych osób, których SLD wówczas nienawidziło, bo my te o SLD kąsaliśmy po kostkach za neoliberalizm, za uczestnictwo w tej awanturze imperialistycznej w Iraku i tak dalej, za wiele różnych rzeczy, za plan Hausnera, no już dobra, nie będę teraz wymieniał, ale my przychodziliśmy na te spotkanie i im to tłumaczyliśmy, jak krowie na rowie. Słuchajcie, jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób tutaj zaistnieć i przestać tylko marudzić, to musicie dać kompetentnym ludziom trochę pieniędzy i swobody, żeby oni stworzyli platformy, które dla nich będą satysfakcjonujące w sensie profilu politycznego, a was tam będą dopuszczały i dopuszczały was będą jako oczywiście głównych rozgrywających, ale liczyć się musicie z tym, że będzie jakaś dyskusja, tak. A nie tylko ktoś będzie, wy tam przychodzicie, będzie referować prawdę. Tak. I będzie oni się na to łaskowy. Nigdy nie zgodzili. Mało tego, zwróć uwagę na to, jaka była w ogóle historia polskich mediów, tych takich poważniejszych, które były lewicowe. Pierwsza sprawa to była Trybuna Ludu, która się wyrodziła potem w Trybunę i za czasów Rolickiego to jeszcze było coś, powiedzmy. Tak. Znaczy ja, wiesz... A porównaj sobie z dzisiejszą. Nie, tak? No w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To lepiej nie porównywać, bo to są dwa różne zjawiska z dwóch różnych galaktyk. Ale ta Trybuna za Rolickiego to, wiesz, no ja... potem był ten epizod Krzysztofa Pilawskiego, no i to rzeczywiście doprowadziło do załamania, no ale to lewica, ktoś go wybrał, no ktoś go tam posadził jako redaktora naczelnego. I oczywiście Trybuna co zgasła natychmiast, dlatego że przecież nie można było, bo Rolicki czym się wsławił? Wsławił to może za dużo powiedziane, ale czym zasłużył sobie na tę reputację? Zasłużył sobie tym, że liczył zamarzniętych, pamiętasz, zimą. Zasłużył sobie tym, że sprzeciwiał się NATO, interwencji wojnie, nie, no, NATO chociaż w Jugosławii. Jakąkolwiek lewicową narrację. Oczywiście Ikonowicz pisał wtedy w Trybunie, Wołkłaniewska pisała w Trybunie, no wie, ja pisałem w Trybunie, ale wiesz, ale to było naprawdę, to było interesujące wtedy, to było
interesujące pismo, które... Bojowe. I bojowe, tak, tak, inspirujące bojowe. I tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, mamy to. No, zarżnęli. Bo wiesz, bo tu sobie pozwalali na wycieczki nie takie, jakie by sobie wyobrażali tam jacyś, wiesz, szefostwo, powiedzmy, ówczesne SLD. Mieliśmy znakomite pismo, takie teoretyczne, czy teoretyzujące, może żebyśmy nie przesadzali, Mieczysława Rakowskiego. Dziś. No właśnie, no i co? No i co, nie można było kontrolować. Już Rakowski umarł, to już trzeba było to pogrzebać razem z nim, prawda? A wiesz, mały nakład, niewiele pieniędzy, naprawdę, no, żeby utrzymać przy sobie... A wyjątkowo wartościowa rzecz. Oczywiście, ale żeby utrzymać przy sobie chociaż tych mądrych lewicowców. Nie chcieli ich, nie chcieli nikogo słuchać, prawda? I tak samo jest dokładnie teraz, to znaczy, wiesz, no, można chodzić po prośbie do tej czy innej lewicowej organizacji, powiedzieć, słuchajcie, budujemy lewicowe tutaj medium jakieś takie, wiecie, niezależne, chcielibyśmy może coś z wami współpracować. Nie ma z kim gadać. No i teraz w tym kontekście dziwimy się, dlaczego, jak to tutaj już prawicowa propaganda wszystko przykryła, prawda, mocą swojej obecności. No jeżeli nie stwarzasz dla nikogo żadnej konkurencji, jeżeli świadomie od walkowerem oddajesz, wiesz, przestrzeń publiczną, no to czego tutaj się spodziewać? I potem, nawiasem mówiąc, w tym kontekście lewica jest za to odpowiedzialna, dzięki, czy też ze względu na to oportunistyczne, skrajnie stanowisko, to jak ta, to polska opinia publiczna będzie podatna na każdą prawicową bzdurę. No dlatego, tym bardziej akurat, że dzisiejsza lewica tą całą narrację, między nami mówiąc, wspiera. No tak, wspiera. I firmuje swoim. Wspiera i firmuje, ale widzisz, a to jest jeszcze jedna, jeśli tu pozwolisz na taką krótką, taki jeszcze krótki bardzo komentarz, to jest jeszcze jeden z tych elementów, które moim zdaniem system znakomicie, jakby znakomicie tak spontanicznie wytworzył, żeby lewicę spętać w sposób ostateczny. I w Polsce to się udało. Dlatego, że zwróć uwagę, że do 24 lutego no to lewica musiała, no chcąc nie chcąc, bo to jest zbyt ważny element doktryny, żeby się z tego zupełnie wypisać, ale musiała tak no trochę od czasu do czasu demonstrować taki sprzeciw wobec imperializmu. Musiała to robić, no bo wiesz, kolonializm, te rzeczy, no jakby to jest takie za ciężkie. A po 24 lutego już nie musi. Teraz stwierdziła, że nie, już Rosja, Stany Zjednoczone, wszystko to samo, jesteśmy wojny i tak dalej. Po stronie dobra. Zawsze jesteśmy po stronie dobra, no i teraz możemy być tak naprawdę po stronie dobra i tutaj możemy się podlizywać tym wszystkim, temu całemu światu zachodniemu, powiedzmy, że kolektywnemu zachodowi, możemy się podlizywać i możemy mówić dokładnie to samo, co oni, a gdy przyjdzie ktoś spróbować ich rozliczyć, ale słuchajcie, to jest intelektualne bankructwo, to on mówi, nie, jakże co, wojnę popierasz i tak dalej. No i wiesz, tak, mamy tym sposobem mam wrażenie, że tak się domyka układ. To znaczy działamy w układzie zamkniętym, społeczeństwo niepotrzebne, w ogóle najlepiej krytycznie myślący zwałka i tutaj będziemy sobie wzajemnie wygłaszać laudacje, będzie tu, wiesz... I to się właśnie dzieje i mówiąc szczerze... Jak mówisz, układ zamknięty, mówiąc krótko, wyjścia z niego nie ma. Ja się bardzo tego obawiam, to znaczy będzie gorzej, jeżeli myślałem jeszcze przed lutym, że już jest fatalnie i że nie będzie gorzej, będzie gorzej. Będzie gorzej, nie, i będzie wyjście za kraty. Tak jest. Będzie wyjście do więzienia, będzie. No dobrze, będziemy jeszcze rozmawiali o tym wszystkim, co się nam tutaj urodziło w trakcie. Obiecujemy sobie, że na pewno do nich wrócimy. Wrócimy też do tego, co Państwo nam sugerują, byśmy się tym zajęli, między innymi Brazylią. To trzeba będzie rzeczywiście niedługo się zająć, bo to jest interesujący temat. A ja jeszcze podrzucę, jeśli pozwolisz, chciałbym się zająć Mianmarem i Tajlandią. Bo to są rzeczy, o których w Polsce nikt nie mówi, a tam się dzieją interesujące zjawiska. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego.